Dzień dobry, witam się z Wami z Lomboku. Dzisiaj jest trzeci pełny dzień, jak jesteśmy na tej wyspie. I wychodzimy dzisiaj poza hotel i idziemy na surfing. Pierwszy raz, pierwsze podejście, pierwsza lekcja. Zobaczymy, jak będzie. Jestem bardzo ciekawa. Tu na Lombok przyjechaliśmy głównie, żeby odpoczywać, chillować, plażować, siedzieć przy basenie i właściwie nic nie robić, no ale nie jesteśmy w stanie nie robić nic przez cały tydzień, tak więc wlatuje surfing i mam nadzieję, że będzie fajnie. Lombok. Tak jest. Super. Już trochę mi słono, ale generalnie fajnie. Jak się uda, to jest taka radość. Jak się nie udaje, no to chcesz spróbować dalej, więc to jest fajne. Wróciliśmy do hotelu Origin Lombok. Chillujemy na basenie i zastanawiamy się, czy jutro idziemy na surfing, czy pojutrze, ale chyba idziemy pojutrze, bo jednak czuć ramionka. Oni tam się wydurniają, robią tło. Surfing mi się bardzo podobał. Co myślicie o surfingu? Jak Wam się podobało? Chodźcie, podsumujmy. Podsumujmy to razem. Fajnie. Fajnie. Pierwszy surfing dla każdego z nas. I wychodziło nam, więc to super, że łatwo, już po pierwszej lekcji. Na pierwszej fali już do tego, do brzegu. No wy mieliście, ja nie. Ja dopiero za trzecią złapałam, bo najpierw patrzyłam na nogi. W sensie, czy dobrze postawiłam, nie? Że i on mówił do mnie, że patrz przed siebie, ale ja byłam taka, nogi jeszcze źle nie są do końca. Ale no to tak jest, że jakby na początku trzeba po prostu stanąć i płynąć do przodu i po prostu balansować, bo jak tak. Skupisz się na nogach, to będziesz patrzeć na nogi i nie będziesz tego balansu widziała na lądzie. No i jak później się tak zaczęło już się bardziej ogarniać, to już samemu się ten balans popało, same te nogi chodziły w lewo albo tak, w prawo. Tak, nie? Tak. Wstajesz na początek, może czujesz się niepewnie, no to wtedy sobie przesuniesz tą nogę. No i to już później łatwo działało i to każda fala już była nasza. Tak. Oprócz tych, które nie wyszły, które widzieliście. Nie, był jeden ten kołowrotek taki. Taki ten? Tak. Nie, to ja chyba raz też wpadłam tak, że taka byłam, o Jezu, za mokru. A tak to były takie dobre spadki, w sensie takie zeskoczenia. Ja tak miałem ze dwa albo trzy razy, bo ja bardzo chciałem złapać falę, ale nie byłem w ogóle jeszcze nawet na desce i musiałem szybko wskoczyć, obrócić się, nawet nie zdążyłem popedałować i już się zamykała fala.
Ale tak to jak oni puszczali, bo tam było coś takiego, że jak ta fala się zaczęła zamykać, to oni cię wypychali, więc ta fala już się zamykała i ty dostawałeś prędkość od tej fali. Tak. No i wtedy to łatwiutko było, bo oni to już tam jakoś tam w idealnym momencie cię puszczali, ale jak samemu trzeba było pedałować, to było gorzej. Kurde. Trzeba było zgrać, trzeba też było wiedzieć, która fala się zamknie, a która nie, więc czasami tak. To tak... Czy czułeś, kiedy cię popycha szybciej? Tak, to wtedy tak. Się wstawało. Ale nie zawsze udało ci się jakoś, nie wiem, za późno, że właśnie wstajesz. No bo, ale oni mówili, że tam padł, a potem szybko, że stand-up. Szybko, up. Tak. I to no musiało tam... być naprawdę szybkie. No, ale też ważne było, że jak ci fala ucieka, bo jesteś za bardzo z tyłu, to mówili, żeby do przodu się przejść. I czasami tak? było coś takiego, że fala się zamykała. I ja stałem z tyłu i ona już, wiesz, tu deska, miałem tutaj falę, no. A deska była tu, no i ja stałem tu, więc jakby ta fala już mi uciekała i gościu mówi do przodu, no to ja wtedy tak i rzeczywiście, i nagle zjechałem po tej fali okay. I wiesz, dostałem jeszcze więcej speedu. Okej. Okay. Więc to też fajnie było, wyszło ze dwa razy albo trzy. Zresztą pan też był z nas zadowolony, bo wszyscy złapaliśmy. Tak. No i powiedzieli, że faktycznie jakby nie każdemu się udaje za pierwszym razem, więc możemy być z siebie dumni. Oni byli z nas zadowoleni, my też chyba jesteśmy z siebie zadowoleni, ja z siebie jestem zadowolona. Udało się złapać kilka takich ładnych fal do końca, do plaży, więc super. I jestem nawet bardzo zadowolona, bo myślałam, że za pierwszym razem to przy pierwszej lekcji to nie będzie tak łatwe i że się nie uda i że będę cały czas spadać. A było bardzo fajnie i polecam. Polecam też tą szkołę surfingu, bo naprawdę fajne ziomki i było fajnie. I pływaliśmy w ogóle też tak śmiesznie, że w naszej grupie była też inna Polka, Estera, która już wcześniej miała styczność z surfingiem, też tutaj w Kucie Lombok i mówiła, że nie było, no nie było najlepiej, nie był to fajny instruktor, dlatego tym bardziej polecam tą szkołę, bo no, nam się podobało i jak widzieliście, stawaliśmy na desce. Teraz plażing, chilling, vibing, a potem pojedziemy do miasta coś zjeść. Popływane, ogarnęliśmy się. Wzięłam prysznic, wysuszyłam włosy, więc wyglądają w miarę dobrze. Jedziemy teraz na jedzonko. Tą miejscówkę dostaliśmy z polecenia od Estery. Powiedziała, że tu była i było bardzo smacznie, więc przetestujemy, tylko poczekam na całą resztę. To tyle. Okay. Objedliśmy się, było mega dobre. I teraz idziemy w stronę kawy. Stwierdziliśmy, że odwiedzimy drugie polecane przez Esterę miejsce, czyli Milk Espresso. I sprawdzimy, czy tam jest dobra kawa, bo mieliśmy już tutaj próbę podjęcia się, wypicia dobrej kawy i trochę się nie udało, więc mamy nadzieję, że tym razem będzie lepiej. Wróciliśmy już do hotelu, objadliśmy się i opiliśmy się bardzo, dlatego teraz będziemy uskuteczniać leżenie. I jest już po zachodzie słońca, trochę liczyłam na to, że uda nam się dzisiaj pojechać na taki punkt widokowy, który mamy na mapie, gdzie można obserwować ten zachód, no ale niestety dzisiaj nie zdążyliśmy. Mamy za to magnes z lombokowej wycieczki, taki. I kupiliśmy oczywiście deskę surfingową z napisem Lombok i z palemką, bo tak jak na Gili musiałam zobaczyć żółwia, żeby kupić magnes z żółwiem, tak tutaj musiałam zaliczyć surfing, żeby kupić surfingowy magnes, no i się udało, więc nowa zdobycz na lodówkę do kolekcji jest. I zobaczymy się jutro, bo jutro też jakieś większe plany mamy, które może uda się uskutecznić i tyle. Tyle z dzisiejszego dnia. Widzimy się jutro rano. Słuchajcie, mamy nowy dzień. Rano się nie witałam z wami, bo właściwie chillowaliśmy nad basenem, nie działo się nic ciekawego. A teraz zaczęło się robić ciekawie, więc się odzywam. Mówię, dojechałyśmy z Julią na jogę. I dojechałyśmy same całkowicie.
Jechałyśmy pierwszy raz same skuterem. Było grubo. Dojechałyśmy na miejsce, które jest bardzo wysoko, więc ostatni wjazd to była masakra i się boimy teraz, jak będziemy zjeżdżać. Ale już przynajmniej będziemy wychillowane po jodze, to może. No, mam nadzieję, bo inaczej to będzie grubo. Ciężko. Tak. Ale jest ładnie, jest fajnie. Czekamy na nasze zajęcia. Zaczynają się o 3:30. I w dzisiejszym planie jeszcze jest zobaczenie zachodu słońca z tego punktu widokowego, o którym chyba już wcześniej wspominałam. I tyle. Widzimy się później. Jesteśmy po praktyce jogi i po kombuczy, którą poczęstowano nas po praktyce. Było bardzo fajnie, była to joga yin-yang. Pierwszy raz brałam udział w tego typu rodzaju jogi i mega mi się podobało, Juli też. No a teraz powrót do domu i lecimy na zachód, bo już jest tak słoneczko dosyć nisko, a tutaj zachody są krótkie, więc musimy się streszczać. A, i jeszcze tylko wspomnę, że koszty za takie zajęcia jogi to było 120 tysięcy rupii indonezyjskich. Zadziało się dużo w międzyczasie, jak mnie nie widzieliście, czyli dojechaliśmy z Julią zdrowe do hotelu. Zgarnęłam Jarka, troszkę się przebrałam. No i dotarliśmy właśnie na spot widokowy. Oczywiście Wam wrzucę tutaj namiary na niego, jeżeli będzie fajny. I co ważne, wjazd na ten teren to 10 tysięcy rupii indonezyjskich, a na miejscu jest mnóstwo ludzi, jakby ja w ogóle się nie spodziewałam. A tutaj jest tłumy lokalsów, tłumy nie lokalsów chyba też. No i już widzę, że jest ładnie. Idziemy na górę wypatrywać słoneczka. Zeszliśmy z góry stamtąd. Tutaj na dół na plażę. Nikomu go tu nie ma, a tam na górze zaganiacze, wiecie, zakupy, bransoletki. Bardzo dużo lokalsów, którzy oczywiście próbują na Was zarobić. Nie mówię, że to źle, ale ceny tutaj za taką bransoletkę to są w ogóle jakiś kosmos. Jak w Ubud płaciłam za jedną 50, to tu chcą... Takim... Najbardziej turystycznej miejscowości. Tak, tak tutaj biorą 150 za jedną, nie? Więc to no, jest przebitka trzykrotna, więc trochę się nie opłaca. No, ale znaleźliśmy dobry spot i odpalamy dronika. Oficjalnie słoneczko już zaszło, ale no, to, co się teraz wyprawia na niebie, wygląda przepięknie. Przepięknie. Możecie podchwycić z dronka. Tutaj Jarek nagrywa. Oczywiście dronowe ujęcie też sami zobaczycie, więc te piękne szoty, które on robi, będą we vlogu. Jak robię tak, to nie widzicie za dużo, może trochę. Ale no nie za dużo. Natomiast my będziemy się powoli zawijać, lądować i wchodzić na górę z powrotem, bo jednak musimy wejść tam i jeszcze dojść do naszego skuterka i jeszcze wrócić. A tutaj jest trochę słabo z oświetleniem dróg. Lądujemy naszym dronem i będziemy powoli się zbierać. Chyba pójdziemy coś zjeść. No właśnie. Bo jeszcze nic nie jedliśmy takiego obiadowo-kolacyjnego, więc zaraz pomyślimy. No i pewnie pojedziemy do Kuty, po prostu do miasta i coś tam sobie znajdziemy do jedzonka. Jak Ci podoba dzisiejszy zachód? No, spoko jest. Lepszy niż na Gili? Lepszy, no przynajmniej jest. To prawda. Przynajmniej coś się dzieje na tym niebie i dzieje się całkiem dużo. Fajnie, że są te chmury różne i różowe i ciemne i taki jest ten zachód wielowarstwowy, a takie lubię, więc fajne.
zjedliśmy, jesteśmy w Kucie Lombok w mieście. I powiem wam, że to jest niesamowite, jak to miasto odżywa wieczorem. Jeżeli przyjedziecie rano i stwierdzicie, że w ogóle tu nie ma nic co robić i tak dalej, to ja mam wrażenie, że tu wszyscy po prostu surfują albo jogują i wychodzą na zewnątrz, pojawiają się w mieście dopiero pod wieczór. I tak naprawdę jest, bo jest to widoczne. No, impreza na każdym kroku, jak widzieliście, knajpki, bary. My wypłacamy kasę na jutrzejszy surfing, bo zapisaliśmy się ponownie na lekcję jutro. I chyba to koniec dzisiejszego dnia i jutro rozpoczynamy nasz ostatni dzień na Lomboku. Surfing, lekcja druga. Dzisiaj będziemy surfować na innej plaży i wypływamy trochę dalej na wodę. Tam widzieliśmy w oddali już ludzi, fale są, więc powinno być fajnie. Deski mamy te same, co mieliśmy ostatnio. Moja jest pomarańczowa. No i zaraz zaczynamy. Jesteśmy po. Było dużo bardziej intensywnie niż za pierwszym razem i powiem wam, że mentalnie dużo gorzej dla mnie. Jak zresztą widzieliście na przybitkach, no nie szło mi dzisiaj najlepiej, natomiast Kubie i Julii szło super. No i więcej, jak już ochłonę, to powiem wam o moich przemyśleniach na temat dzisiejszej lekcji i ogólnie całego surfingu tutaj na Kucie. Jestem już w hotelu, trochę się ogarnęłam i chciałam powiedzieć wam, że no lekcja surfingu nie poszła tak, jakbym chciała, moja druga, jestem niezadowolona z siebie. Było dużo ciężej, byliśmy na otwartej wodzie, odpłynęliśmy od brzegu, fale momentami były bardzo duże i miałam taką sytuację, gdzie trochę popłynęłam, wpadłam, bo gdzieś tam fala się zamknęła, wpadłam do wody i gdy się wynurzyłam, to leciała kolejna i to taka naprawdę duża. Po tej sytuacji, gdzie mnie tak po prostu przeorało na grubo, to stwierdziłam, że chcę wyjść. W sensie miałam takie, naprawdę miałam taką myśl, że walić to, po prostu chcę popłakać i chcę wyjść, no ale tego nie zrobiłam. To była druga lekcja, więc też z drugiej strony muszę być dla siebie wyrozumiała i jakby no nie od razu Rzym zbudowano i nie od razu każdy zostaje super świetnym surferem, chociaż patrząc na to, że Julii i Kubie wychodziło i to całkiem ładnie i dużo ładniej niż mi, no to też trochę jakby demotywowało mnie. Przyjechaliśmy na pizzkę. Jak się okazało, bardzo dużo osób miało taki plan na dzisiejszy wieczór. Przez całą noc można zjeść pizzę, dwa w cenie jednej. No i nie mieliśmy rezerwacji, więc utknęliśmy w takich pufach przy małym stoliczku przy basenie. I tak czy siak warto, bo pizzka była ostatnio super, więc mam nadzieję, że teraz też będzie. A no z tym miejscem jakoś sobie poradzimy. Nawet na stojąco będziemy jeść, jak trzeba będzie.
dotarliśmy do hotelu i teraz ostatni etap naszego wyjazdu, czyli wielkie pakowanie. To są moje rzeczy tutaj mniej więcej. I tyle. Czeka nas tylko pakowanie, więc będę kończyć tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jest to ostatni vlog z serii tej podróżniczej po Azji, po Indonezji. No, jeżeli Wam się podobało, to zostawcie oczywiście lajka, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo oprócz filmów takich podróżniczych, no to jakby na moim kanale pojawia się dużo innych fajnych filmów i vlogi z pracy, z planów filmowych i niedługo już kolejna podróż, więc bądźcie ze mną. Pa, pa! Z nami, właściwie z nami. Bądźcie ja z nami. Jestem sobie. Pa!